Zdecydowanie. Tu wejdź, bo. O, o! A nie, dobra, da się, tylko musisz kucnąć. To pięknie się bawisz i pięknym akcentem rozpoczynamy dzisiejszy odcinek z Rafta. Jest ze mną oczywiście Tomek. Ej! Kucnij. Jestem intro. Po intrze. Moi drodzy, trochę zrobiliśmy tu porządku. Generalnie, więc jest małe przebudowanko, testujemy różne rzeczy, ale dopłynęliśmy już do lokalizacji, w której... Usiądź. Pogadajmy przy stole, jak to rośnie. No dobra, w ogóle zaczekaj ładny zachód słońca albo wschód. After the rain. W każdym razie, dopłynęliśmy do kolejnej lokalizacji i teraz tak, wy nam pisaliście i my też już wiemy, że tutaj będzie... Boże, jakoś dziwnie się zrespiłem. Także my tutaj wiemy, że będziemy głównie jeździć na skuterach. Tu Tomek będziesz jakieś kable łączyć, inne rzeczy. Więc proszę, żebyś ogarnął sobie dużo picia, dużo jedzenia. Sobie wziąłem 3 zupy, więc mam nadzieję, że wystarczy. Chociaż może jeszcze jakąś inną przekąskę wezmę. Ja mam jeszcze 3 zupki i 3 drinki. To ja wezmę sobie może jeszcze ze 3 kawałki... za 4 kawałki rekina do jedzenia. Ej! Co? To nie jest fajne chodzenie po tym lodzie. Gdzie ty? A ty już wyprułeś? No, daleko nie poszedłem. I stań. Ojeja. To jest pod górkę. Ojeja. To niedobrze. No, trzeba skakać. Ale pod górkę, moi drodzy, nie jest oczywiście zostawienie łapki, komentarza, subskrypcji, wpadnięciu też na wszystkie nasze socjalki, na Twitche i Tomku gdzie? G2! Tak, na G2 też was zapraszamy po fajne promeczki, także zerknijcie w opisie. No i kontynuujemy eksplorację. Tam w ogóle jest jakaś dziwna zorza polarna, ale mi to wygląda na jakąś elektrownię. Nie wiem, właśnie mi do ty? No ja właśnie idę za tobą. A, dobrze. Ale może pierw... O, widzę niedźwiedzia polarnego. Ja też. Jest pierwsza jakaś ta... No właśnie widzę, wieża. Właśnie do niej podchodzę. Znaczy ja generalnie będę tutaj chodzić cały czas z wykrywaczem co jakiś czas, żeby sprawdzić... No ale no, bijemy się. No czekaj, no, nie chciałem, żeby mnie ciapnął. To i ciapnął. No mi się właśnie skończyła. Też już sobie nową zrobiłem. No ja go wyzbieram. Dobra, to ja ci tu wyrzucę, bo ja też podniosłem przez przypadek. O, ten przynajmniej nie twerkuje. Przytrzymaj, by podnieść kabel elektryczny. Czekaj. O kurde. Podnosisz? Ta. 2 razy kabel elektryczny. No dobra, to wiesz co? Ja idę tam. Chodź tam na górę, pójdziemy. No to idę. Jeszcze do wieży. Albo inaczej, chodź za mną. No idę. Bo tu będą skuterki. Skutery! No właśnie. Jestem też ciekaw, ile tu będzie. Mam nadzieję, że będą 2. Przy okazji trzeba będzie kable wyjąć. Oho, kolejny niedźwiedź polarny. Jest jeden. No to na pewno gdzieś będzie kolejna baza z drugim. Dobra, chodź tu, misio. O kurde, on się rzuca. Ładowanie. Tak, skończyło. Kurde, możesz tak nie twerkować? Kurde, co ty robisz? Twerk. Ja tylko go podnoszę. Dobrze, przyciągnąłem kable. Dobra. No to ja nie wiem, to wiesz co, no... To trzeba znaleźć drugi skuter w takim razie. Bierz skuter, idziemy co, w stronę zorzy? A możesz wsiąść? Nie możesz. Także szybko wyprół? Możesz? Wistawio! No to jedziemy. Znaczy, wiesz co, czy do tej zorzy polarnej tu jest blisko... Oj, a dobra. Bierz antenę. I tam jest jeszcze jedna antena, widzę. Oho, czekaj, kolejny niedźwiedź. Tu ty podnoś, a ja... Ciągnę kable. Ciągnij. Aha, ja ci tylko raz uderzyłem, od razu we mnie idziesz. Takie życie. O, tam jest kolejna antena. To nie, to jednak chyba zbadamy pierw tamte dziwne... Nie chcę na przodzie. Tamte dziwne coś. Siedzisz? Tak. Yes, of course. Tylko pytanie jest teraz takie, czy tam się da jakoś normalnie wjechać? Da się. Była to jakaś elektrownia atomowa. Może w końcu będę mieć urząd. O, jest kolejny ten. Silent, to jest silent. Tak, Resident Evil.
Tu coś trzeba włożyć. Wymagana jedna lampa lutownicza. Say what? Selen Research Facility. To jest jakiś, jakby to nazwać, obóz researchowy? Ale mam skuter. No ja też. A czekaj, miałem sprawdzić, czy tutaj... Nie, nic mi nie pokazuje. No, ty. Prowadź, tylko powoli. No to do kolejnej anteny w takim razie. Ja już nie wiem, w której byliśmy. Tutaj chodź. Tutaj gdzieś widziałem chyba kolejną antenę gdzieś. Kurde, sypiesz mi śniegiem w oczy, nic nie widzę. Wiesz co, czekaj, tutaj na górze w ogóle wygląda, jakby jakaś jaskinia była. O, jest, jest antena. A, tu jest piasek. Śnieg mi się skończył. No mnie też. No, ty. To ja do tej następnej. No dobra, ona jest kawałek... No tu już jest. Czekaj, a jest tu jakiś ten? Ej, tu jest baza morsownicza. Mhm. Tak, Tomku. To czekaj. Boże, wow. To czekaj, to ja już tam do ciebie idę. Jakie tu są bąbelki? Jakie bąbelki? Takie domki bąbelkowe, jak to nazwać? A, takie kapsuły. O, właśnie, bąbelki. Ej, fajne to. Ej, to mi się podoba. Zacznij ciągnąć... Wojtek. My z Dangerous będziemy ciągnąć kabel. No tak, Iglo, Wojtek, jest iglo. Myśmy iglo nie poznali. No i iglo kapsuła, jeden pies. Poza tym iglo jest zbudowane ze śniegu, a nie z metalu. Kiedyś robiłem iglo. Z lodu. Pamiętam, że kiedyś chciałem nawet spać w iglo. Ja też. Ale mi nie pozwolono. Dziecko za bardzo jeszcze śmierć. Dobra, wiesz co, Tomek, tutaj są takie... A, tak się, to po prostu trzeba połączyć. Tak, tutaj są właśnie takie miejsca, w których... Tylko my je mamy z czym połączyć? Z tym głównym, czy wszystkie te punkty? Chyba wszystkie, bo połączyłem jeden z drugim. Z tym dużym takim, tym iglo. A, ale ty, to tutaj... A nie, dobra, okej. To teraz to z tym. Tak. Czyli wychodzi na to, że my musimy połączyć wszystkie te punkty, które są, żeby chyba wróciło zasilanie w tej wiosce, tak? Wszystkie te iglo, no. To czekaj, no to pewnie... To nie ma. Tylko ja nie wiem, wiesz co, czy my mamy tyle, będziemy mieli tyle kabla. Trzeba będzie chyba anteny poszukać jeszcze. Bo jakiś agregat jest. Dobra, jest. Połączyłem. No nie, dobra, dalej mogę ciągnąć. Lubię ciągnąć. Dobra. Podłączyłem. Czekaj, bo tu jest się następny. Kończy. Dobra. A, tu jest za daleko. Dobra, czy to może tu? Aha, już to zrobiłem. Ja już zrobiłem jeszcze. Czekaj, ile my mamy w ogóle tego kabla jeszcze? No właśnie, chyba już nie mamy tego kabla. Czy mamy? To jest kabel elektryczny? Ciągnij. A nie, mamy. Dobra. Dobra, tutaj dociągłem i teraz stąd muszę tam, dobra. Dobra, to ja stąd pociągnę tutaj i do zasilania. Boż to będzie za daleko? Nie, za daleko. Uwaga! We wish you a Merry Christmas. Ale nie wydaje mi się, żeby to było, wiesz co, wszędzie. Tylko teraz chyba do wszystkich... O, ta, możemy wejść do wszystkich teraz. Joko, siłownia, ty! Dobra, ja robię cardio. Rób. Ale widzę, że chyba nie wszędzie dostarczyliśmy prądu, bo nie wszędzie... Deski! Bo nie wszędzie tutaj się wszystko pokazuje. Podnieś żeton do automatu sprzedającego? Znowu żetony? Spoko. Ej, jakbyśmy tak mogli budować... Raft Sims. Ej, Raft Sims. Taka hybryda. Hybryda, Tomku. O, mam kolejne dwa żetony. W skrzynach nie bierzesz? No bo dopiero co tu wlazłem. Nie mam wypadku, ci wybaczę. Ej, kwiatki bym sobie chciał wziąć. To się chyba nie da. Ale no zauważ, że nie wszystkie kapsuły jakby... Się świecą.
Czyli wydaje mi się... One nie mają podłączenia. No właśnie widzę, więc raczej chyba możemy wejść tylko do tych, które się świecą. Tak, to są fake kapsule. To na środku zostawmy, tą największą tu na środku zostawmy sobie na koniec. Dobrze. I tutaj też jest, widzę tylko jedna. O, dobra, jestem w domu, mam notatkę. A też coś mają. No tak. Krankenhaus! And Krankenwagen! Krankenwagen. Ostatnio mi się śmiać chciało, jak oglądałem jakiegoś TikToka, gdzie jak Niemiec mówi, że widzi tą owiewiórkę. Tak, ja nie umiem tego powiedzieć. Jak? Jeszcze raz? Nie umiem, nie wiem nawet. Hey Siri. Eichhörnchen jakoś tak. How is squirrel in Deutsch? Okay. Nie. Translate squirrel to Deutsch. I can't translate into Deutsch yet. A nie Deutsch, German. Deutsch. Translate squirrel to German. In German, squirrel is Eichhörnchen. Eichhörnchen! No widzisz, ja tego nie mówię. Eichhörnchen. Eichhörnchen! To trochę takie jakby połączenie tego, jakiegoś japońskiego. Nie wiem, to jest chyba najpiękniejsze słowo, jakie jest dla mnie do wypowiedzenia. O patrz, tu jest cała ekipa w ogóle. Ty pieska mieli nawet. Gdzieś ty polas, wylazłeś stąd przed chwilą. Patrz, pieska mieli. Haskiego. O, no i widzisz? Co? Wróżka Zębuszka zostawiła monet. A ty nie wziąłeś moneta. Nie. Dobra. Ja już jestem w tych czasach, w których... To jest tylko to dużo. No. No to chodź. Wood Peter, a tu są automaty. Są automaty. Co my tu ma... Ty, możemy kupić te choinki i te kwiatki, które chciałeś podnieść. O, brawo. Wiedzieli, że będę chciał ukraść. Ale to na razie nie ten. Na koniec. Tak, jak wcześniej robiliśmy. Jak wszystko dokładnie sprawdzimy, to wtedy ewentualnie tutaj przyjdziemy i... Możemy sobie kubki potem kupić, stawimy sobie na stoliku. Możemy skraftować chyba. Ty, bilard jest nawet. Wycieraczkę, Wojtek. Tego mamy dywanik, możemy wytworzyć. Mam te! Zaawansowana rafineria biopaliwa. Mam lampę lutowniczą. Dobra. Ja flaszkę wina. Jezu, ile oni tu monet pozostawiali. Ciekawie mi, czy są zwłoki. Co, to naprawdę wyparowali? Tego nie wiem. Ale wiesz co, skoro mamy tą lampę lutowniczą, to możemy wrócić do tej... Do tego Silence, coś tam. Tak. Ile my w ogóle mamy tych monet? 12. To gdzie jest ta zorza? Tam. Ty ją widzisz? Nie, ale wiem, gdzie jest. Tomek, pamiętaj, że moja orientacja w terenie jest bardzo dobra, więc... Wiem, a moja bardzo zła. Także ze mną się raczej nikt nie zgubi. Nie, dla mnie ty, to jest tragedia. A co tu jest? Nie byłem. No to wchodzimy. Pomyśl, jak się wstaje, oto. O nie, to jest jakiś toksik. O nie! Nie, 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 o nie, nie, nie. No. Szybko. Jest dużo materiałów, ty jesteś? Leków. Ty tam wlazłeś? Tak, cicho. Przecież umrzesz zaraz. A gdzie? Przecież mam dużo życia. Ruda tytanu! Wyłaź stamtąd! Później tu pewnie będziemy musieli mieć jakąś maskę do oddychania. Może po to nam były maści lecznicze? Nie, raczej nie wydaje mi się. Ty wyrzucił? Nic. A nie, ty ja wyrzuciłem. Aha! Mówię, czemu nie jadę? Ty prowadzisz. No zobaczymy, co jest tam w tym budynku. Chociaż wiesz co, ja nie wiem... Ja nie wiem, czy nie lepiej by było, gdybyśmy się... O Boże, dlaczego teraz? Co? Klawisze trwałe zapomniałem wyłączyć na nowym komputerze. A. Jak żeś wyskoczył. Ja nie mogę znowu wysiąść. Już wysiadłeś? No tak. Dodaj lampę. A to nie lampa, to jest palnik. Jest napisane. Wymagany klucz do Selen. Nie mamy, czyli będzie trzeba. Czyli będzie trzeba szukać. Gdzieś dalej. Bo tam w tamtej lokacji chyba nie było nic już, nie? Tam mi się zdaje, że nic, jedę za tym budynkiem, nic nie ma. Wsiadasz?
Nie, to wiesz co, możemy się rozdzielić i zobaczyć, no dobra. Komu się to znajdzie. No bo tutaj musimy zdecydowanie jeździć też tak dookoła, bo tu może być sporo rzeczy. Ja też w sumie jak byliśmy tam w tej wiosce, wiesz co, zapomniałem sprawdzić tym wykrywaczem. Tym ale... metalowym, no. Ale wydaje mi się, że na tej wyspie chyba nic nie będzie do wykrywania. O! Ażem spadł. Nie ma. Tylko teraz wiesz, żebyśmy się odnaleźli potem. Znaczy, no, w razie czego idziemy do tego, do elektrowni. O szlak. Strasznie źle się tym jeździ. Jednak widać, że to jest gra, gdzie główną... tutaj uwagę przykładali do pływania i do pływania, traf, no. Niż do innych elementów jazdy. Ale podoba mi się ta lokacja. Fajnie, że taki śnieg dodali, bo wszystko to takie było... Śnieg, że ten... To zjeżdżenie na tej krze. O, o Jezus, już lecisz do mnie. Ty! Popchnął mi Tom! Co za bukwa. Tu jeszcze są kable. A to może się gdzieś jeszcze przydadzą. Nieźle się popchnął Tom skuter. Ale po tym lodzie się źle chodzi. O Jezu, a jak długo? No na tratwę wracasz? Nie, idę dookoła wyspy, wiesz? O! Dostałem osiągnięcie. Zabicia 50 tych niedźwiadków. Niedźwiadków. Jak to było śnieżne, nieśnieżne? Zimowe, nie. Co? Jak to wtedy powiedziałeś pierwszy raz? O Jezus, nie pamiętam. Wiesz co, ja jeszcze wrócę do tej wioski, żeby sprawdzić, czy mogę, ale może nie skakać z klifu. Wiesz co, zobaczyć, czy tam czasem jeszcze kabli gdzieś nie mogliśmy wetknąć, wiesz? W sumie wstał dzień. No teraz lepiej widać. No właśnie, a ja zdobyłem kolejne chociaż dwa kable. Jeszcze zauważyłem chmury. Czekaj, no jest tutaj... Dobra, jest... ja też sobie wróciłem, jestem już koło tratwy. No niby mogę zacząć ciągnąć dalej kabel. Jeszcze. Ja, musimy patrzeć, gdzie to się zaświeci tam coś. Mam jakąś flagę, aha, ten jest. Chciałem powiedzieć, jaka ładna, taka w miarę świąteczna muzyczka tu leci. Ja zapomniałem, że mam Spotify'a włączonego. Chciałem oburzyć, że ja mam co jakiś czas tylko muzykę, a ty masz cały czas. Bo ja mam tą playlistę, wiesz, jaką włączoną cały czas. No jest, to jest najlepsza playlista od wszystkiego. Dobry, wiesz co, tutaj raczej nic nie będzie chyba. Tak mi się coś wydaje. Mam jakiś budynek. To jest garaż. A nie, my tu byliśmy, to było to Toxic, tak? Nie wiem, gdzie jesteś. O, widzę kolejną wieżę. Wojtek, to jest drugi Toxic. O, ja chyba widzę, gdzie ty jesteś już. Tylko czekaj, bo tu są kabelki. Jest znacznie więcej tych kabli, więc ja nie wiem czasem, czy tutaj, wiesz co, może być tak, że może być jeszcze jedna ta. Jeszcze jedna, tak, jeszcze jeden taki obóz. Chyba, że rzeczywiście coś jest z tym... Toxic do ważnego do wzięcia. No ale to, wiesz co, nie wydaje mi się, żeby sytuacja była taka, że gra daje nam taki swobodny, żeby tam wejść po prostu i się leczyć. Wydaje mi się, że trzeba by... Trzeba odpalić, no wiem, coś tam. Ja bardzo dużo maści leczniczej. No ja też zdobyłem, ale... Możesz umierać. O, widzę, jak poklepiesz. Dziękuję. Gdzie ty jesteś? A, przy innej stacji, którą obrabowałeś. Tam, gdzie zaparkowałeś się ten. Ty, mam tu budynek. Czekaj, idę. I notatkę. O Boże, ten napis jakiś taki mały się zrobił. No bo to... O, idziesz, chodź. O Jezus, co tu się... What the heck? Szlak by tu trafił. Jak mam stąd wyjść?
Oj, tu chyba trzeba zejść na dół, no. Musisz i tak zejść. Na pewno? Tak. No nie chcę z własnej woli się uwięzić. No, musisz zejść. I tu musimy chyba wodą, bo nie ma innej drogi. Super, zima i jeszcze do wody. Już hipotermia gotowa. Tam jest jakaś ryba, nie podoba mi się to. To jest ta świecąca. Mam ci działać? Nie wierzę, ty, ja już nie mam czym bić. A nie, czekaj, mam maczetę. Ty, rybko, podniosę cię. Dobra, to podnoszę. Możesz być ważne. Aha. I tylko mięso. Z kolejna. Wiesz co, da, może... Omijaj. Tak, darujmy sobie te ryby, po prostu płyniemy. Tu już jest do wypłynięcia. No dobrze, bo mi trzymy brakuje. No mi właśnie też. O, jest drabinka. I monetka. Aha, to już nie ma, to jest ściana, dobra. Zaraz się okaże, że jakiś boss polarny nam tu wyskoczy. Taki... A czaisz, jakby się okazało, że oni znaleźli kosmitów i wiesz, ogarniają jakieś badania nad kosmitami? Dodano nową notatkę. No, być ciekawie, w sumie są takie wyskoczy. Kolejna notatka, o ile monet. O, znowu zdjęcie z psem. Biopaliwko. No dobra, to pięterko. Notatka? Wiesz co, że już za bardzo nie mam miejsca? Ja mam jeszcze dwa miejsca. Wi-Fi! A tu jest jeszcze wyżej. Wi-Fi mają. Ale w ogóle zobacz, tyle czasu minęło, a wszystkie serwery tutaj widzę. O, tu kolejna moneta, Tomek. Jeszcze działając, nie? No nie? The Anchor. Uuuu. Jak to wygląda, rzeczywiście, to jest kosmita. To jest teleskop. No właśnie, mówię, to jednak może coś z tymi kosmitami. Mam jakiś szyfr do wpisania. To jest droga mleczna. Co to jest? Podplanetarny. Wojtek widzi jakąś... The Seagull? Czy to jest czarna dziura. Ej, ty obracasz? Czemu ty dom obracasz? Aha. Bo oglądam. Kolejna notatka. Wiesz co, mamy... Mam tutaj trzy jakby różne obrazki mamy. Na karteczkach. W notatniku. W notatniku, tak? Tak. Mamy 1x4 i tak dalej. Tutaj w ogóle zauważ, że są... Jest the shark. Seagull. Jest the anchor. I to jest anchor, jest na ósemce. Tutaj jest pin w ogóle na 4T. No to mamy 2. Mamy 8. A co z resztą tych? 2, 8, na jakiej zasadzie to działa? Już wiem! Tomek, czy ty masz coś pod ręką do pisania? Tak, mam długopis, mam rękę, no. To zapisz 8, 2. Masz? 8, 2, no. 3. No. I 7. Czekaj, raz, 2, 3, 4, 5, 6, tak, 7. Dobra, i masz ten kodzik, tak? No. Tylko, że wiesz o tym, że my tu mamy kupę kombinacji. Poczekaj, my musimy znaleźć to na tym teleskopie, te wszystkie obrazki, to szarka, nie szarka. Znaczy nie wyda... Ale to na teleskopie? No, po co ten teleskop jest? Nie, no ten teleskop pokazuje nam te wszystkie... Trzy gwiazdki to jest szark. Obrazki, które tutaj są, Tomek. O, tu jest jakieś w ogóle kółko. O, czekaj, i to kółko... To jest nic. Czekaj. No nie! To kółko to jest chyba ten... O, Wojtek, ale tu masz, na ścianach. No ale to ja już policzyłem, ile tam jest gwiazd przecież. Dlaczego kazałem ci zapisywać? Ale po co policzyłeś gwiazdy? No bo
Tomek, są cztery obrazki. Na każdym z nich, na dwóch jest napisana cyfra, a na dwóch nie. Więc no, to no. musi być związane coś z kodem. To może teraz, patrz, teraz masz ten obrazek, więc zobacz, który jest pierwszy, nie wiem, od lewej strony, tak. No ale pisze. To chyba... Bo to jest w ogóle jeszcze jakiś inny. Ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ. Musimy chyba spróbować kombinację tych numerów. Nie wiem, czy tutaj jest jakiś... Dobra, zobaczmy, dwa... Jakiś mek. Dwa, osiem... Trzy, siedem. Chociaż kombinacji jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie liczby. Jak to? Ty, a to nie jest tak, że Sigul to jest ptak, czyli ptak będzie pierwszy. Może, no to mów. No to czekaj, Sigul, ptak to było 7. 7? Czyli czekaj, pierwsze jest 7. Potem jest teoretycznie balonik. No. No to może, poczekaj. Zapisujesz sobie, tak? Nie, to, ja wpisuję no to, w ten. Dobra, no pierwsza jest 7, trzecia no. będzie 8. No. 8. Czyli poczekaj, czyli będzie 7. A czemu dałeś 8? 7, 8, 3, 2. 7, 8, no. 7, 8, 3, 2 właśnie wpisałem, nie da się. 7, poczekaj, 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 7, 8, 2, 3. Nie, 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 poczekaj. 7. Nie, nie tak, Tomek. 7. Potem było. Potem Tomek była tak. strzała, to było 2. Aha, a mi mówiłeś 8. Nie, 8 chyba nie mówiłem. Mówiłeś, tam, że 7. Potem 8. był rekin, rekin był 3. I potem było. 8. A nie, sorry, czekaj. Faktycznie, ja, moment. Pierwszy jest ptak. Tak? Sigul. Sigul miał 7. Tak. Wpisuj, no. wpisuj. Pierwsza jest 7. No, czekaj, 7. No. Potem jest 2. No. Potem jest rekin, to jest 3. No i 8. Błąd. I nie, nie, nie. Nie, ostatnie jest 8. No. Pojedek, co powiedziałem, no i 8. Mamy 4 cyfry. No to 7, 2, 3, 8 nie pasuje? Nie. 7, 2, 8, 3. Kurde. Czekaj, Sigul. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I to jest ptak. Rekin ma 3. No to biorąc pod uwagę te wskazówki, no to pierwszy powinien być ptak. Tak? No, no to tylko chcę powiedzieć. Czyli to jest 7. Potem jest balonik, więc domyślam się, że pewnie strzała. Ostatni... I tu masz czego ptaszka? A tu? Tu nie. jest. Hmm. No to czekaj, sprawdźmy tak. 7. Tam było 2 i 3, tak? No. 3, 2, 8, 7, 2, 3, 8, też nie. Cholera. Wiesz, jak to rozwiązać? Poczekaj. Bo tu jest jeszcze jeden symbol. Idźmy na samą górę. Tego tu nie ma. Tu nic nie ma. Nie, no była strzała. I teraz tak, tutaj masz te 4. No ale Tomek, my nie mamy nic, co jest na 4. No dobra, no to idziemy jedno niżej. No jest strzała była. No czekaj, idę po kolei. Kółko, czyli tak, pierwszy strzała. A miała 2, dawaj 2. No 2. Potem jest ta kotwica, to 8. Było 8. Teraz jest ptok. Bo 6. Ty, a wiesz co? Teraz zobacz, 4, 5, 3, 7. A tu nie ma dodatkowych rzeczy. Co to jest?
To wygląda mi na te... Poczekaj, bo... A może to w ten sposób ma iść, ty? To wygląda mi na tego ptaka w takim razie. Z nogami i z tym tym. To może to w ten sposób idzie. Ile to ma dużych gwiazd? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Pięć. Pięć. To poczekaj. To poczekaj. To może jest właśnie pięć. Potem mamy balonik. To wygląda tak, jakby to byłoby to na samej górze. Na samej górze po lewej stronie. Ile tu jest gwiazdek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, no? Dziewięć, tak? Dziewięć. Potem jest hak. Hak był po prawej stronie. Nie zasłaniam ci tyłkiem? Troszkę. To jest to? Nie, wygląda, to wygląda tak. Nie, to jest łódka. Ile łódka ma? Cztery. Dobra, to zapamiętajmy cztery. To jest hak? No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i cztery. Yes, indeed! Proszę bardzo. Co tam podniosłeś? Projekt zaawansowanej... Czego? Nie wiem, czekaj, bo za mało litery. O, mamy klucze do Selen. Zaawansowanej kotwicy. Mamy kotwicę. Nice. Ale powiem ci szczerze, że trudna zagadka. No. Ale dobra, przynajmniej słuchajcie, udało nam się ją rozwiązać, więc to najważniejsze, więc możemy stąd wyjść. Ała. No i teraz będziemy szli do tego tam świecącego, ale to zrobimy u Tomka w następnym odcinku, ponieważ nasz czas antenowy się skończył. Indeed. Także my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie, żeby wpaść do Tomka na jego kanał. Myślę, że w czwartek powinno być wszystko, więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Także co? Był ze mną Tomek? Byłem. A za dzisiaj wam dziękujemy. Trzymajcie się, cześć i pa, pa.